Dzień dobry. Stanisław Pilewski, ośrodek MIM, Warszawa. Dlaczego uzależnienie? Dlaczego uzależnienie od seksualności? Wielu twierdzi, że takiego uzależnienia nie ma. Jak można się uzależnić od czegoś, co jest naturalne, co jest podstawową potrzebą człowieka? Czegoś, co Bóg nam dał ku radości. Jak można się uzależnić od seksualności? No właśnie. Ale dlaczego tak wiele osób wsiąknęło w to bezpowrotnie? Dlaczego sfera seksualna stała się przekleństwem dla tylu z nas? Dlaczego wielu z nas nie potrafi już wyobrazić sobie dnia bez pornografii, masturbacji, flirtowania, obłudzenia, seksu jako takiego lub chociażby intensywnego fantazjowania na te tematy? Gdzie kończy się przyjemność, a zaczyna przymus? Czemu mam po tym kaca? Czemu zrobiłem coś, czego obiecywałem sobie, że nigdy nie zrobię? Złamałem jakieś tabu, przekroczyłem próg. Przeraziłem się, a po jakimś czasie zrobiłem to znowu. I w końcu stało się to w moim życiu wyczekiwaną i znienawidzoną normą. Uzależnienie rządzi się swoimi prawami, zasadami, mechanizmami. Według międzynarodowej klasyfikacji chorób możemy wyróżnić 6 podstawowych kryteriów, które definiują uzależnienie. Wszyscy mniej więcej potrafią sobie wyobrazić osobę uzależnioną od alkoholu, więc postaram się na zasadzie porównania opisać wam seksoholika. Powiecie, co to za porównanie? Wymiotujący alkoholik ma się nijak do pachnącego Don Juana, polskiego tulipana, czy po prostu uwodziciela, bawidamka lub macho. A jednak. Podobieństwo leży u podstaw. Obecny alkoholik przed laty odkrył, że alkohol poprawia mu samopoczucie. Uwalnia od napięcia. Zmienia na lepsze myślenie o sobie i świecie. To samo odkrywa osoba, która w dzieciństwie lub młodości, nie potrafiąc sprostać wymaganiom, jakie przed nią stawiał świat, rodzice lub szkoła lub rówieśnicy, odkrywa, że masturbacja uwalnia ją od napięcia. Przez jakiś czas czuje błogie zadowolenie, oderwanie od bolesnej rzeczywistości. Dlaczego tak się dzieje? Otóż podczas realizacji zachowań związanych ze sferą erotyczną i seksualną nasz mózg zamienia się w wydajną fabrykę produkującą substancje poprawiające nastrój. Ale niestety też są to substancje uzależniające. Jest to dopamina, neuroprzekaźnik pobudzający ośrodek nagrody w mózgu. Substancje uśmierzające, endorfiny, pochodne morfiny. Uwalnia się oksytocyna i wazopresyna, odpowiedzialna za tworzenie więzi. Ta sama substancja, która się tworzy przy porodzie u kobiety i tworzy więź z dzieckiem. Dochodzi adrenalina i testosteron. Jest to szalony, wybuchowy koktajl wewnętrznej chemii. Pornografia powoduje, że produkcja dopaminy osiąga szczyt, dając efekt taki, jak po przyjęciu kraku, czyli najbardziej uzależniającej postaci kokainy. Oddzielny wykład zrobię na ten temat. Na razie trzeba sobie uświadomić, że seksoholik jest po prostu ćpunem. Uzależnionym chemicznie. Nie Don Juanem, nie macho. Dlatego porównanie alkoholizmu i seksoholizmu jest jak najbardziej na miejscu. Nawiasie powiem, że wychodzenie z seksoholizmu jest o wiele trudniejsze niż z alkoholizmu. Dobrze, wróćmy do kryteriów uzależnienia. Międzynarodowej klasyfikacji chorób. Pierwsze kryterium to silne pragnienie lub poczucie subiektywnego przymusu podejmowania określonych zachowań związanych tutaj ze sferą seksualną, a u alkoholika po prostu nazwiemy to głodem alkoholowym. Jak on powstaje? Na chłopski rozum tak. Czuję dyskomfort związany z czymś, co mnie w życiu spotkało. I może to być dyskomfort związany z utratą pracy, ale może to być dyskomfort po prostu związany z tym, że się nudzę. Chcę czuć przyjemność, nie dyskomfort. Od lat wyrobiłem w sobie mechanizm zmiany nastroju na lepszy, albo przynajmniej znieczulenia się za pomocą uruchomienia sfery seksualnej. Więc gdy przeżywam dyskomfort, fizjologicznie zaczynam odczuwać głód mojego narkotyku. Alkoholik wyobraża sobie wtedy, jak fajnie poczuje się po kielichu. A seksoholik, jak fajnie odpręży go filmik porno, masturbacja, czat, flirt, seks płatny, czy cokolwiek związanego ze sferą seksualną. Kryterium pierwsze mamy zaliczone. Drugie kryterium.
Trudności w kontrolowaniu zachowania związanego z danym obszarem działania. Zajmują one coraz więcej czasu i uwagi. Utrata kontroli najbardziej pokazuje uzależnienie. Definiuje uzależnienie. Tracimy kontrolę nad trzema aspektami działań. Po pierwsze, nad czasem, jaki temu poświęcamy. Siadam do kompa na 5, no góra 15 minut. Trzeba obejrzeć filmik porno, poczatować, czy jaki tam kto ma wzorzec. Po godzinie mówię sobie, że już i tak nie zdążę zrobić innych zaplanowanych na ten wieczór spraw, więc jeszcze godzinka. Czasami świergot porannych ptaków za oknem dopiero przynosi osucenie. Nie kontrolujemy czasu, tak jak alkoholik powracający nad ranem do domu po wczorajszym jednym piwku. Drugi aspekt to ilość. Tracimy kontrolę nad ilością. Miałeś to zrobić raz, no może dwa, a oglądasz setny filmik w poszukiwaniu tego jedynego, który da ci największy haj, lub masz 5 kochanek i już nie wiesz, co której nakłamałeś, lub miałeś być raz w miesiącu w agencji towarzyskiej, a w tym tygodniu idziesz już trzeci raz. Tak jak alkoholik, który miał wypić 3 piwa, a pije już trzeci dzień. Trzeci aspekt to utrata kontroli nad tym, kiedy zacznę to robić. To jest ważne. Na przykład, masz kupę roboty w pracy do zrobienia. Nie masz czasu na nic innego. Siadasz do kompa, ok. Najpierw trzeba ogarnąć maile, odpisać, otwierasz pocztę. Na pierwszej stronie reklama bielizny. A, kliknę sobie. Po godzinie oglądania pornografii, orientujesz się, że to robisz. Alkoholik idzie rano do kafejki na kawę, a przy trzecim piwie orientuje się, że dziś do pracy już nie pójdzie. Zaliczyliśmy drugie kryterium. Kryterium trzecie dotyczy fizjologicznych objawów odstawienia. Niektórzy to mają, wielu nie, ale przy początkach abstynencji może pojawić się na przykład bezsenność, trudność w koncentracji, lękliwość, rozdrażnienie, przygnębienie, drżenie rąk, brak apetytu, aż do pełnego spektrum objawów odstawienia, jak przy odstawieniu narkotyków. Kryterium czwarte. Wzrost tolerancji. Obecny alkoholik zaczynał od jednego piwa. Potem dwa, trzy, aż doszedł do pół litra wódki dziennie. I niewiele osób mogło się zorientować, że on w ogóle pił. Oczywiście przez pewien czas, dłuższy lub krótszy, zależy od organizmu, możliwości organizmu. Dlaczego tak się dzieje? Otóż nasz układ nerwowy stara się przystosować do anomalii, jakie mu serwujemy. Jeżeli zaburzamy równowagę neurotyczną, neurochemiczną mózgu, to nasz organizm będzie się do tych stałych bodźców przyzwyczajał. Będzie się starał przywrócić równowagę i przestanie na nie reagować. Więc przyszły alkoholik musi zwiększyć dawkę alkoholu, żeby poczuć wytęsknionego kocha. Aż staje się tak posiadaczem tak zwanej mocnej głowy, z czego jest dumny, nie wiedząc, że przy okazji stał się posiadaczem czwartego podstawowego kryterium alkoholizmu. Nawiasem mówiąc, alkohol też sam z siebie nie poprawia samopoczucia, a uruchamia produkcję neuroprzekaźników w mózgu, takich jak dopamina. I to dopiero daje efekt haju. U przyszłego seksoholika dzieje się podobnie. Obrazki, które dawały haj na początku kariery, w cudzysłowie, obecnie nie powodują podniecenia. Za mało dopaminy. Trzeba szukać nowych. Dopamina wędrująca po neuroprzekaźnikach w sposób systematyczny uszkadza te ścieżki w mózgu. W ten sposób, że trzeba jej wytworzyć więcej, aby osiągnąć zamierzony efekt. No i się zaczyna poszukiwanie coraz ciekawszych obrazków, coraz dziwniejszej konfiguracji. Na tym robi majątek przemysł pornograficzny i ludzie czerpiący zyski z prostytucji, bo nie prostytutki. Kto ogląda pornografię? Obecni lub potencjalnie uzależnieni. Kto płaci za seks? Obecni lub potencjalnie uzależnieni. Kto codziennie poszukuje wrażeń seksualnych bezpłatnie? Obecni lub potencjalnie uzależnieni, którzy się oszukują, że nie płacą za to, są ok. I poszukują na przykład ciepła, miłości, doskonałego partnera. Lub odwrotnie, nie chcą się angażować emocjonalnie, więc poszukują tylko seksu i temu podobne bzdury sobie wymyślają, żeby dalej ćpać.
to poszukiwanie mocniejszych dawek seksualnego narkotyku doprowadza osoby heteroseksualne do eksperymentów, a potem i kontaktów homoseksualnych. Do zdrad, trójkątów, wielokątów, orgii, czy umawianiu się przed internet z obcymi osobami na szybki seks w miejscach publicznych. Wszystko po to, by zaspokoić głód narkotyku, które ma wytworzyć nasz biedny mózg. I to w takiej ilości, jaka w momencie eskalacji uzależnienia powaliłaby pewnie dorosłego słonia. Te osoby są już jak alkoholicy. I to w ostatnim stadium choroby. Mówisz sobie, mnie to nie dotyczy. Jeżeli wszedłeś na tą ścieżkę i oglądasz mnie w tej chwili, to raczej prawdopodobne, że tam dotrzesz. Chociaż część uzależnionych pozostaje przy samej masturbacji i pornografii przez cały okres rozwoju uzależnienia. No będzie tego. To jest temat rzeka. Wracamy do kryteriów. Kryterium piąte to jest narastające zaniedbywanie innych źródeł przyjemności. Sfera seksualna staje się podstawowym źródłem przyjemności. Nic już nie daje takiego kopa. Grałeś na instrumencie, czytałeś, podróżowałeś, uprawiałeś sporty i temu podobne rzeczy. Robiłeś w życiu ciekawe, wartościowe. Ale z czasem wybór metody spędzania wolnego czasu zacznie się kurczyć, aż ograniczy się tylko do chorych wzorców. Alkoholik kończy pijąc samotności, seksoholik ćpa sam. A nawet jeżeli z kimś, to nie ma z nim bliższej emocjonalnej relacji. Ostatnie kryterium, szóste. Kontynuacja tych szkodliwych zachowań mimo świadomości szkód z tego wynikających. Już gdzieś z tyłu głowy wiem. Ale ta świadomość szkód długo do uzależnionego nie dociera. A to przez ciekawy mechanizm obronny nazywany systemem iluzji zaprzeczeń. Nałogowiec staje się mistrzem oszukiwania siebie i innych w grze pod tytułem wszystko jest w porządku. Przecież wszyscy się masturbujemy. Oglądanie pornografii to nie zdrada. Co więcej, seks z inną kobietą to też nie zdrada, bo przecież nie angażuje się emocjonalnie. To cała historia budowania dwóch światów seksoholika. Tego, który chce pokazać innym i tego drugiego, ukrytego przed światem. Ciekawe, że oba one mają zupełnie niekompatybilne systemy wartości, a jednak mieszczą się w jednej osobie. To musi być samooszukiwanie, bo inaczej delikwent by pękł. To temat na osobny wykład. Ale nawet jeżeli już ból uzależnienia jest na tyle mocny, że dociera do seksoholika, to i tak nie jest on w stanie zrezygnować z kontynuacji szkodliwych zachowań. Przez wiele lat będzie próbował korzystać z uśmierzającej chemii, starając się nie ponosić konsekwencji, co się nie da. Nie uda, ale on to powtarza i powtarza. Tak jak alkoholik, który mówi sobie: wiem, że nie mogę się upić. Dziś wypiję tylko ćwiartkę. Nie rozumiem tylko, dlaczego jestem bezdomny? Stanisław Pilewski, Ośrodek Terapii MIM w Warszawie. Zapraszam na naszą stronę facebookową Terapia Uzależnień od Pornografii i Seksu MIM oraz na stronę www.seksoholizm pisane przez x.com.pl. Dziękuję.